Cześć kochani, dzień dobry. Dzisiaj będę mówić o jednej z najpopularniejszych rodzin muzycznych na świecie. No i trzeba przyznać, że w latach 90. również w Polsce trudno było znaleźć rodzinę, w której nie było kasety The Kelly Family. W moim domu taka kaseta była, nie za moją sprawą, za sprawą mojej starszej siostry, która w pewnym momencie oczywiście, jak wszyscy, słuchała tych piosenek. Trzeba przyznać, że ilość płyt i kaset, które sprzedali, była zatrważająca, także myślę, że jest duża szansa, że zainteresuje Was ten temat. Szczególnie, że dzisiaj powiem Wam, jak wyglądała ta rodzina, jak to się stało, że zaczęli grać, jak wyglądało ich dzieciństwo. No i oczywiście powiem Wam również, jak potoczyły się losy niektórych członków tego zespołu i oczywiście rodziny, czy się dogadują, czy może jakieś konflikty między nimi powstały po latach. Jak dobrze wiecie, reanimowali swoją karierę jako zespół jakiś czas temu, ale nieco nieśmiało, ponieważ wiele i wielu z nich zajmuje się swoimi solowymi karierami. Także myślę, że dzisiejszy odcinek będzie dobry do wspominania, ale trochę też informacji będzie, jeśli nie szperaliście w internecie w ostatnim czasie w poszukiwaniu tego, co dzieje się z The Kelly Family, no to dzisiaj ja Wam to tutaj streszczę. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam, żebyście zostali ze mną do samego końca. A teraz już zabieram się za tę rodzinkę. Byli do siebie podobni, byli charakterystyczni, także myślę, że będzie dzisiaj ciekawie. Zaczynajmy. Wszystko zaczęło się, kiedy ojciec Daniel wraz ze swoją żoną Janice wyjechali ze Stanów Zjednoczonych do Hiszpanii. Bardzo często w źródłach podaje się, że Daniel wyjechał, ale z żoną Barbarą. Podczas gdy to miała być jeszcze pierwsza żona Daniela, z którą osiedlił się w Hiszpanii w 1966 roku. Jednak to małżeństwo nie przetrwało, a Daniel ożenił się później z opiekunką do dzieci Barbarą. I to właśnie wtedy rodzina miała zacząć przygodę z muzykowaniem, muzyką, tańcem, śpiewem i graniem. I oczywiście, ponieważ w dzieciach siła, było ich już trochę i oczywiście wszystkie były bardzo muzykalne, to początkowo zespół nazywał się Kelly Kids. Śpiewali na hiszpańskich ulicach, na stacjach metra i coraz większą zdobywali w ten sposób popularność. Wiele osób jednak po latach będzie mówić, że było tutaj coś niekonwencjonalnego, a nawet dopatrywać się pewnych zaniedbań, ponieważ właśnie po to, żeby na tych ulicach zarabiać pieniądze, dzieci poświęcały swoją edukację, nie chodząc do szkoły. Uczył je ojciec. I oprócz tego, czego powinny się uczyć w szkole, oczywiście uczyły się gry na instrumentach, śpiewania itd. Jednak szybko okazało się, że zostali zauważeni i zaczynali być coraz częściej zapraszani do grania nie tylko na ulicach, ale również w różnych klubach, pubach. Ich pierwszym singlem było David's Song, wydane w latach 70. Zresztą jeszcze pod nazwą Dzieciaki Kelly wyruszyli w swoją pierwszą trasę koncertową w 1975 roku. Już rok później zaczęli grać międzynarodowo, między innymi we Włoszech, Irlandii, Austrii, Holandii i Niemczech, a w tym ostatnim kraju uzyskali taką popularność, że postanowili się tam osiedlić i to właśnie tam wydać pierwszy album. A początek lat 80. to już naprawdę pierwsze duże sukcesy. I to międzynarodowe, podbijali bowiem sukcesywnie Europę, zaczynając od Holandii i Belgii, także oczywiście Niemiec. Niestety jednak ich dobra pasa nie zbiegła się również z powodzeniem w rodzinie. W 1981 roku Barbara, żona Daniela, dowiaduje się, że jest chora na raka piersi. To skłania wszystkich do powrotu do Hiszpanii. Tam również Barbara dowiaduje się, że jest w ciąży. Nie była to najlepsza wiadomość, ponieważ potrzebowała wtedy leczenia. Oczywiście w ciąży takie leczenie nie jest możliwe. Jednak 9 miesięcy później rodzi zdrowego syna. I już w listopadzie 1982 roku żegna się z najbliższymi. To tragiczne wydarzenie mogło na zawsze przekreślić przyszłość The Kelly Family. Ale jednak słowa, które wypowiedziała kobieta przed śmiercią, sprawiły, że rodzina postanowiła dalej występować. Powiedziała bowiem: śpiewajcie dalej. I zmotywowała dzieci do dalszego działania. Otrząsnęli się więc z tragedii i wrócili do dalszego koncertowania. I wtedy też odwiedzali już nie tylko kraje Europy, ale także zawędrowali za ocean do Stanów Zjednoczonych. Wtedy też zdecydowali się, żeby przeprowadzić się na stałe do Niemiec, gdzie zamieszkali wspólnie w barce. Wszystko przez te kilka lat szło bardzo dobrze, kariera się rozwijała. Niestety w 1990 roku nadszedł kolejny cios. Ojciec Daniel doznał wylewu, w wyniku którego przeszedł kilkuletnią rehabilitację. Dzieciaki musiały więc wyruszać w trasy koncertowe samotnie, a ojciec w tym czasie się rehabilitował. Ale kiedy do nich dołączył, był to przełomowy rok dla tego zespołu.
Wydana wtedy płyta Over the Hump niosła ogromny sukces. Sprzedana została w ponad 4 milionach egzemplarzy w samej Europie. A The Kelly Family zaczęli zdobywać największe na świecie, najważniejsze nagrody muzyczne. Pasmo sukcesów trwało przez najbliższe kilka lat. Zdobywali pierwsze miejsca na listach przebojów i odwiedzali wiele krajów, m.in. Polskę w 1996 roku. A w kilku krajach, m.in. właśnie w Polsce, osiągnęli sukces wręcz kolosalny, wydając takie piosenki jak An Angel, Roses of Red, I Can't Help Myself, Because It's Love. I jak to często bywa przy aż tak popularnych zespołach, mieli tylu fanów, ile antyfanów. Można było ich kochać lub nienawidzić, ale trzeba przyznać, że raczej nikt nie mógł przejść obok nich obojętnie. A tak jak Wam powiedziałam we wstępie, posiadanie kasety Almost Heaven było prawie obowiązkiem. I oczywiście wiem, że znajdzie się ktoś, kto nie miał. Rozumiem, ja tak troszeczkę uogólniam, dobra? No. Ten chłopiec, który urodził się niestety, kiedy mama już chorowała, to Angelo, najmłodszy z grupy, i on tak wspominał ten okres największego sukcesu. Byłem wtedy bardzo młody, miałem 13-14 lat. Dziś wydaje się niesamowite, że mogłem doświadczyć takiego sukcesu. Bardzo wiele mi on dał, ale to nie sukces jest najważniejszą rzeczą, choć oczywiście ważną, a dorastanie z rodziną, będącą w nieustającej podróży. Jeździliśmy po wielu krajach, mieszkaliśmy na Łodzi, przez wiele lat graliśmy na ulicy. Sukces był oczywiście także wspaniałym przeżyciem, sprzedaliśmy w końcu 20 milionów płyt. Patrzę na to z fascynacją i wdzięcznością, ale mam w głowie wiele innych wspomnień, do których wracam. W 2002 roku zespół, którego popularność już nieco spadała, ale nadal nie można było powiedzieć o tym, żeby jakoś tutaj ich kariera zbledła za bardzo, wystąpił na Eurowizji z I Wanna Be Loved. Propozycja zajęła 4. miejsce, co dla zespołu typu The Kelly Family raczej nie było sukcesem. Potem wybuchł niemały skandal. Po koncercie finałowym pojawiły się bowiem pogłoski o problemach z głosowaniem, przez co czas na oddawanie głosów na piosenkę miał być skrócony z powodu omyłkowego wcześniejszego zamknięcia linii telefonicznych. A członkowie The Kelly Family nie ukrywali, że padli ofiarą spisku. Niestety również w tym samym roku odszedł ich ojciec Daniel. Myślę, że był on spoiwem dla zespołu, bo jednak od momentu jego śmierci wszystko zaczęło się psuć. Zespół wydał jeszcze 2 studyjne albumy, Home Run i Hope. Jednak w kolejnych latach członkowie zespołu stawiali najbardziej na kariery solowe. Zespół opuścił Paddy Kelly, który postanowił rozpocząć studia teologiczne we francuskim klasztorze. Chwilę potem grupa zawiesiła swoją działalność, by w 2008 roku ogłosić koniec swojej działalności. I potem oczywiście zaczęły się spekulacje, ponieważ dalej dużo osób było zainteresowanych tym, co się u nich dzieje. Wiele osób chciało właśnie to zerwanie po śmierci ojca przypisać temu, że ojciec może ich do czegoś zmuszał, że ich dzieciństwo nie wyglądało tak, jak powinno. Sami członkowie zespołu, a także rodzeństwo zarazem, bardzo często podkreślali, że to nieprawda. Najmłodszy z rodzeństwa, Angelo, podsumowywał to tak. Pisali o nas ludzie, którzy nas nie spotkali, nie rozmawiali z nami, nie widzieli nas nawet na żywo. Kiedy już wszystkie tematy zostały wyczerpane, musiano znaleźć inne historie, więc je wymyślano. Przeżyłem wspaniałe dzieciństwo, byłem bardzo szczęśliwy. Otrzymałem lepszą edukację niż, jak myślę, 90% ludzi na tej planecie. Jako 13-latek produkowałem płyty, które sprzedawały się w milionowych nakładach. Nauczyłem się odpowiedzialności i zdobyłem ogromną wiedzę o ludziach i świecie. To naprawdę wspaniałe wykształcenie. Nie miałem rzeczywiście zwykłego dzieciństwa i jestem wdzięczny za to, jak bardzo niezwykłe było. Wtóruje mu zresztą reszta rodzeństwa, podkreślając, jak bardzo ważne było dla nich również katolickie wychowanie. Nie mamy poczucia, że w dzieciństwie coś straciliśmy, mówili Patrycja i John Kelly. Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich uchroniło nas przed pułapkami show biznesu, pozwoliło stworzyć szczęśliwe związki. Patrycja podkreślała również, że to, co dla niej bardzo ważne, to to, że w jej rodzinie nie było czegoś takiego jak to, że chłopcy są w jakiś sposób lepsi. Kobiety były tam bardzo przekonane o sile swojego charakteru i wychowywane na niezależne kobiety. Ojciec bardzo wierzył w silne kobiety, kochał silne kobiety, dał nam dużo pewności siebie. Dzięki niemu zawsze wiedziałyśmy, że możemy być mocne i piękne i nie musimy się podporządkować temu, co przynosi los, mówiła wokalistka.
Patrycja podkreślała również, że być może ten brak swobody, który mieli jako nastolatkowie, nie byli bowiem takimi zwykłymi nastolatkami, którzy mogli po prostu udać się na imprezę, był w porządku, ponieważ połączenie tej wolności, tego wieku, w którym człowiek ma jakąś taką ochotę na ryzykowanie, na testowanie nowych rzeczy, w połączeniu z tą niesamowitą popularnością, mógł sprawić, że zeszliby na złą ścieżkę, tę, o którą w show biznesie nie trudno. Nigdy nie próbowałam narkotyków, znam wiele ludzi z show biznesu, którzy biorą je i widzę, jak to niszczy ich życie. Mam szczęście, że byłam chroniona. Mój świat był z jednej strony tradycyjny, a z drugiej mocno rock'n'rollowy, wspominała wokalistka. Po prawie dekadzie przerwy zespół The Kelly Family zatęsknił jednak za wspólnym graniem i postanowili do niego wrócić. Występowali też w Polsce i wspominali bardzo dobrze polską publiczność. To były szalone występy, bo polska publiczność jest głośna, niemal histeryczna. Nie musisz jej do niczego przekonywać, bo jest gotowa na ciebie, zanim wejdziesz na scenę, mówił Angelo. I jak sam przekonywał, zaczęli od kilku koncertów, by jednak nie wystraszyć się wzajemnie, ponieważ przez lata bardzo trudno było im się dogadać co do wspólnego grania. Czasem pojawiały się jakieś współprace, ale wszystkich członków zespołu nie udało się jednak zgromadzić na wspólnej scenie. Bardzo się więc cieszyli, że większość mogła się spotkać i wyruszyć na te kilka koncertów, które były zaplanowane dla nich. I oczywiście wtedy również pojawiło się bardzo dużo spekulacji, jakoby w rodzinie nie działo się najlepiej, że nie mogą się dogadać, że się kłócą. No i że oczywiście mają na to wpływ zadry z dzieciństwa i to straszne dzieciństwo. Oczywiście, jak w każdej dużej rodzinie są wzloty i upadki. Nie ma możliwości, żeby wszyscy byli wyłącznie na stopie przyjacielskiej. Mam 11 rodzeństwa, ale jesteśmy wbrew temu, co często się o nas pisze, zupełnie normalni. Nie robimy niczego złego. Miewamy różne opinie, na przykład w sprawach politycznych. Czasem się też kłócimy, ale jest tak wszędzie. Jesteśmy dorośli, nie wszystko działa perfekcyjnie, ale bardzo się szanujemy, mówił Angelo. Dużo też pisaliście mi ostatnio o Barbie Kelly, która grała z zespołem do końca lat 90. Później odeszła z zespołu, ponieważ niestety zmagała się z problemami psychicznymi. Gościnnie pojawiła się na reaktywowanej płycie zespołu We Got Love. I niestety w ostatnim czasie dotarły do nas bardzo przykre informacje o śmierci tej artystki. Nasza ukochana siostra Barbie odeszła kilka dni temu po krótkiej chorobie. Jesteśmy w głębokiej żałobie. Prosimy o zrozumienie, pisali członkowie The Kelly Family, podkreślając, że na razie nie będą mówić więcej na ten temat. Będzie nam jej brakowało i zawsze będziemy mieć ją w naszych sercach. Dziękujemy za wasze myśli i modlitwy, przekazali. A co dziś robią poszczególni członkowie grupy? Jak się zmienili? Większość z nich oczywiście nadal zajmuje się muzyką. Największą popularnością cieszy się Michael Patrick Kelly, który występował pod pseudonimem Paddy Kelly i jest autorem jednej z najpopularniejszych piosenek zespołu An Angel. W zespole śpiewał od 4 roku życia. W 2003 roku wydał swój pierwszy solowy album, jednak nie przyniósł mu on tak wielkiego sukcesu, jakiego się spodziewał. Mimo wszystko w 2004 roku postanowił odejść z zespołu i postawić na solową karierę. Jednak rok później przeszedł załamanie nerwowe, o którym wam wspominałam, i wtedy postanowił oddać się modlitwom w klasztorze. Przyjął wtedy imię John Paul Mary. Publicznie pokazał się w 2008 roku, a 2 lata później opuścił zakon i brał udział w świątecznych trasach koncertowych The Kelly Family. Na szczyty popularności powrócił jednak rok temu. Ja byłam trochę w szoku, ponieważ śpiewałam tę piosenkę wielokrotnie, ale piosenka Beautiful Madness podbiła serca słuchaczy w Europie i to jest właśnie jego piosenka. Na pewno słyszeliście ją chociażby w radio, bo przez dłuższy czas grano ją bardzo często. Angelo również rozpoczął karierę solową i związał się ze swoją długoletnią partnerką, z którą ma dzieci. Syna Gabriela, córkę Helen, córkę Emmę, syna Josepha oraz Williama. Piosenkę An Angel, którą wykonywał, śpiewa teraz z córką Emmą. I przeniósł trochę styl swojego życia w dzieciństwie na rodzinę, jednak z pewnymi ograniczeniami. Faktycznie dużo koncertują i występowali też na ulicach, ale jednak dzieci nie występują tak często jak on, kiedy był dzieckiem. Trzeba bowiem pamiętać, że The Kelly Family w momencie największej popularności dawało nawet 200 koncertów rocznie. Teraz Angelo bardzo pilnuje tego, żeby jego dzieci występowały maksymalnie raz w tygodniu.
W 2010 roku zacząłem podróżować z żoną i dziećmi bez specjalnego planu i trasy. Postawiliśmy na prostotę i 2 razy w tygodniu występujemy na ulicy. Początki były trudne, zbyt wiele nie zarabiałem, ale później było już lepiej. Nauczyłem się, że wiele w tym fachu ulicznego muzyka zależy od tego, gdzie się ustawi i gdzie się kładzie pojemnik na pieniądze. Nie można przed samymi stopami muzyka, gdyż wiele ludzi nie chce podchodzić tak blisko, bo się krępuje. Patricia również wydała swoją solową płytę w 2010 roku. Nadal jest bardzo aktywna i bardzo popularna w Niemczech, gdzie mieszka. Jimmy Kelly pierwszy solowy album wydał w 2005 roku. I nadal jest bardzo aktywny muzycznie, ciągle koncertuje i zapowiedział nawet na 2022 rok swój projekt, który będzie nazywał się Street Orchestra. Ożenił się i ma 3 dzieci. Popularnością w Niemczech również cieszy się John Kelly, który śpiewa, ale również jest, można powiedzieć, celebrytą w Niemczech, ponieważ występował chociażby w takich rozrywkowych programach jak Taniec z Gwiazdami. Katy Kelly również jest popularna w Niemczech, również nadal gra i ma bardzo duże rzesze fanów. Bardzo też realizuje się w social mediach i uwielbia prowadzić swój Instagram. Joy Kelly natomiast jest jednym z najbardziej sportowych członków tej rodziny. Bierze udział w maratonach, triatlonach, a także zawodach sportowych. Uczestniczył w wyścigu rowerowym po USA. Został nawet wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Ożenił się i ma 4 dzieci. Dużą popularnością też cieszy się jedna z najmłodszych w zespole, Maid Kelly, która jest bardzo popularna również w Niemczech. I na pewno ją lubiliście, bo miała bardzo charakterystyczny głos wśród twojego rodzeństwa. I pamiętacie ją na pewno z piosenki Every Baby czy Roses of Red. W Niemczech jej solowa kariera poszła super, jej ostatnia płyta stała się prawdziwym bestsellerem. Prywatnie życie też jej się ułożyło, jest mamą 3 córek. Niestety jednak małżeństwo rozpadło się po 12 latach. Myślę wiem, że z grubsza to dzisiaj tyle. Jestem ciekawa oczywiście, bo myślę, że jest tutaj naprawdę wielu wiernych fanów, dla których nie powiedziałam może zbyt wielu odkrywczych rzeczy, ale jestem ciekawa, czy dla osób, które może aż tak nie siedzą w The Kelly Family, w ich biografii, w tym, co się u nich dzieje, było to dla Was ciekawe. Oczywiście jak zawsze liczę na Wasze komentarze. Czekam również na propozycje innych zespołów, o których karierze powinnam powiedzieć. Dajcie mi również znać, czy któryś z członków zespołu interesuje Was na tyle, że powinien mieć osobny odcinek ze swoją biografią. Tylko proszę nie piszcie mi tak, że tak, każdy, tylko może właśnie bardziej skrupulatnie do tego podejdźmy i napiszcie, kogo zdecydowanie chcielibyście, żebym przedstawiła bliżej, wtedy zrobię na pewno taką biografię. Bo myślę, że jak zajęłabym się każdym po kolei, to kilka tygodni by to zeszło, prawda? Więc myślę, że powinniśmy się zdecydować i wybrać jedną gwiazdę. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie, że jestem w social mediach, na Facebooku mam swoją grupę, a jak rozwiniecie mój opis, to będziecie mieć linki do tych wszystkich social mediów, więc korzystajcie z nich, nie bójcie się, a może dowiecie się jeszcze czegoś więcej o gwiazdach. Także serdecznie Wam dziękuję za dziś, zapraszam i widzimy się już niebawem. Pa!